Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret. Przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, za Jordanie, Galilea pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Gdy Jezus przechodził obok jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał, a oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Jezus jest światłością, której tak bardzo potrzebuje współczesny świat. Jezus jest światłem, które rozjaśnia ciemności naszego życia. Można przyzwyczaić się do życia w ciemnościach, do chodzenia po omacku. Jednak życie bez światła jest bardzo trudne. Ciemność ogranicza naszą swobodę, ogranicza naszą wolność. Dlatego ciemność jest obrazem grzechu i zła. Jezus przynosi światło dobrej nowiny, abyśmy już nie błądzili, ale szli w wyznaczonym przez Boga kierunku z całą odwagą i determinacją. Jezusowe słowo jest dla nas, Jego uczniów, przewodnią lampą, która nigdy nie gaśnie. Ci, którzy są spragnieni życia wolności, idą za Chrystusową światłością, nasycają się tym światłem. Dziś w Ewangelii słyszymy także o powołaniu pierwszych apostołów. Jezus powołuje po dwóch. Ewangelia podkreśla w ten sposób, że wiara, a co za tym idzie również powołanie, nie jest sprawą indywidualną, osobistą każdego z nas. Wiara i powołanie to sprawy wspólnoty Kościoła. Ja wierzę wiarą, którą wyznaje cały Kościół i jestem powołany w Kościele i dla Kościoła. Ani kapłaństwo, ani żadna inna posługa czy charyzmat w Kościele nie są sprawą osobistą. Powołanie i wiara wyznaczają moje miejsce we wspólnocie Kościoła. Wiarą należy się dzielić z innymi, gdyż tylko wtedy wiara się umacnia, staje się silniejsza. Dziś warto, aby każdy z nas poszukał w Kościele bratniej duszy, kogoś mocno wierzącego, którego wiara może umocnić także i nas. Przebywajmy często z ludźmi wierzącymi i rozmawiajmy o sprawach wiary, aby dać szansę wzrostowi naszej wiary.